Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj bardzo serdecznie na przegląd kosmetyków z kwasami, ale tym razem perfumerię Douglas oraz Sephora. Na początek muszę Wam powiedzieć, że oferta, którą znajdziemy w perfumerii Sephora oraz perfumerii Douglas jest rzeczywiście bardzo pokaźna. Znajdziemy wiele fajnych kosmetyków z kwasami, ale oczywiście trzeba liczyć się z tym, że skoro mamy perfumerię, to ceny też będą zdecydowanie wyższe. Przypominam, że będę podawała w opisie linki do wszystkich preparatów, o których dzisiaj będę wspominać. Dodatkowo też znajdziecie tam ceny plus inne preparaty, o których nie będę dzisiaj mówiła, ale są również bardzo, bardzo ciekawe. Także zabieramy się za przegląd i zaczniemy od perfumerii Douglas. No, muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, co znalazłam w perfumerii Douglas. I chyba takie kosmetyki, które najbardziej mnie zaciekawiły i też będą miały w miarę przystępne ceny dla Was, fajne składy i fajne substancje aktywne, w tym właśnie kwasy, to jako pierwsza będzie Bielenda. I nowa seria, która się pojawiła jakiś czas temu na rynku, seria Exfoliate, w której znajdziemy preparaty do użytku domowego, ale oczywiście mamy też preparaty profesjonalne, o których dzisiaj Wam nie będę opowiadać i one są zdecydowanie najciekawsze. No ale tak jak mówię, one są dla profesjonalistów. W perfumerii Douglas natomiast dostaniemy całą serię tych wszystkich preparatów, z których możemy korzystać w domu. I oczywiście wszystkie te preparaty posiadają świetne substancje aktywne. Dodam jeszcze, że zawierają też niektóre z nich takie kwasy, których nie znajdziecie w innych kosmetykach drogeryjnych. No i zaczniemy może od tych, które najbardziej mnie zaciekawiły. Pierwsza grupa serii Exfoliate to będą, słuchajcie, toniki. I mamy dostępny tak. Tonik z kwasem glikolowym plus kwas hialuronowy, niacynamid i depantenol, który idealnie sprawdzi się do skóry dojrzałej, mieszanej, normalnej oraz suchej. Drugi tonik to tonik z kwasem kojowym plus do tego niacynamid, glukonolakton, a w związku z tym, że mamy tutaj kwas kojowy, będzie to świetny preparat na przebarwienia. I trzeci tonik z kwasem salicylowym plus niacynamid i azeloglicyna do skóry mieszanej, tłustej i trądzikowej. Słuchajcie. Mamy tak, niacynamid, który fantastycznie działa na naszą skórę i o którym też będzie oddzielny film na moim kanale. Ale zwróćcie uwagę na to, że marka Bielenda właśnie zastosowała kwas kojowy. Ja o tym kwasie już Wam opowiadałam i mówiłam Wam też, że jest to jeden z najskuteczniejszych kwasów w walce z przebarwieniami. Świetna sprawa. Co prawda, troszeczkę brakuje mi informacji od marki Bielenda, jakie mamy tutaj stężenia kwasów właśnie w tych tonikach. Ale pamiętajcie, toniki są to produkty złuszczające. One nie będą też miały jakichś bardzo wysokich stężeń kwasów. Ja o tonikach, preparatach złuszczających też już Wam opowiadałam w oddzielnym filmie, jak należy je stosować, że nie są to preparaty generalnie takie do codziennego użycia. Należy je dobierać ze względu na swoją skórę. No i zobaczcie, tu mamy aż trzy, które będą dopasowane albo do skóry suchej, dojrzałej, albo do takiej, która ma przebarwienia, albo też dla takich skór, które borykają się z problemami rozszerzonych porów, zaskórników, problemami trądzikowymi. Ale to jeszcze nie koniec, bo powiem Wam, że w tej serii, właśnie Exfoliate, mamy też dostępne bardzo fajne dwa kremy z kwasami. I pierwszy krem jest to krem z kwasem kojowym plus kwas mlekowy, niacynamid, glukonolakton, olej różany, witamina C i witamina E. I to będzie świetny krem dla osób, które borykają się z przebarwieniami. Drugi krem zawiera kwas laktobionowy plus skwalan, trehalozę, niacynamid, glukonolakton i to będzie idealny krem dla skór naczynkowych, wrażliwych, suchych i dojrzałych. Czyli tak, mamy toniki, które świetnie sprawdzą się w przypadku skór problematycznych, dla osób, które walczą z przebarwieniami, dla osób, które walczą z problemami typu zaskórniki, ale mamy też kremy dla osób, które znowu walczą z przebarwieniami i chcą intensywnie na nie działać w domowym zaciszu, plus do tego marka przygotowała fantastyczny krem, świetne połączenie kwasów, fajne substancje aktywne dla osób, które mają problem ze skórą naczynkową, wrażliwą,
żywą, suchą i też chcą w tym kierunku działać. Także jeśli chodzi o Bielendę, wielki plus, nowa seria Xfoliate dostępna w perfumerii Douglas w bardzo dobrych cenach. Ale uwaga, jeśli chodzi o perfumerię Douglas, znalazłam drugą markę profesjonalną, markę Norel, która również posiada świetne kosmetyki w ofercie, zawierające składy. I wśród tych kosmetyków znalazłam m.in. takie preparaty jak tonik z kwasem azelainowym plus nanokoloid srebra, wyciąg z kory białej wierzby, wyciąg z lukrecji i wyciąg z nagietka. Świetny tonik do skóry tłustej, problematycznej i trądzikowej. Oraz drugi tonik z kwasem migdałowym, plus do tego kwas laktobionowy, glukonolakton, hialuronian sodu, pantenol. Świetny tonik dla każdego typu skóry. I ostatni, dwa kolejne preparaty, o których zaraz Wam opowiem. Zostanę na chwilę, jeszcze zatrzymam się przy tych tonikach. Zwróćcie uwagę, że znowu mamy połączenie bardzo fajnych kwasów, ale połączenie z takimi substancjami, które nie tylko będą, jak w przypadku tych kwasów, złuszczały naszą skórę, będziemy się pozbywać tego martwego naskórka, ale też dodatkowo będziemy sprawiać, że skóra będzie nawilżona, że będzie miękka i będzie zadbana ta równowaga hydrolipidowa w skórze. Super, naprawdę bardzo fajne preparaty. No dobra, i jeszcze dwa, które już Wam przedstawiam, to będzie żel oczyszczający z kwasem migdałowym, plus do tego ekstrakt z lukrecji i astragalusa, idealny do każdego typu skóry, oraz krem z 4% kwasem migdałowym, plus 7% kwasy PHA, ekstrakt z nasion lnu, alantoina, pantenol, hialuronian sodu i to też będzie krem, który idealnie sprawdzi się do każdego typu skóry. Widzicie, mamy fajnie oczyszczający żel. Żel, który będzie pozbywał się tych takich cięższych substancji z naszej skóry, dobrze doczyszczał skórę, doczyszczał pory skórne, ale mamy też krem, który będzie ładnie na naszą skórę wpływał. Moim zdaniem świetne kosmetyki, również w bardzo dobrych cenach. Podoba mi się to, że marka Norel podaje w przypadku kremu również stężenie kwasów, jak dla mnie na plus. No dobrze, moi drodzy, to teraz przejdziemy do perfumerii Sephora i tutaj też znalazłam wiele świetnych produktów. Co prawda, jeśli chodzi o takie marki skoncentrowane głównie na kwasach, żeby miały takie oddzielne serie, no nie do końca, ale wygląda na to, że większość marek, które znajdują się w ofercie perfumerii Sephora, posiada gdzieś tam w swoich produktach takie, które będą zawierały kwas. I gdybym miała teraz wyróżnić w tym dzisiejszym filmie takie marki, o których warto wspomnieć, to na pewno będzie Ole Henriksen i taka granatowa seria Transform. Tam mamy dwa bardzo fajne preparaty, też już Wam o nich opowiadałam przy okazji filmu z ciekawej serii Ciekawa Marka o Ole Henriksen. I pierwszy z nich to będzie żel. Żel do stosowania na noc, który jest skierowany dla osób posiadających skórę głównie problematyczną, ale też przede wszystkim z przebarwieniami. I teraz tak, co znajdziemy w składzie właśnie tego żelu? Pierwsza substancja jest to kwas glikolowy. Mamy również kwas mlekowy, mamy mikroalgi, mamy ekstrakt z cytryny, z pomarańczy, z borówki, z trzciny cukrowej. Oczywiście w składzie tego żelu mamy też inne substancje aktywne. Przy okazji powiem Wam, bo ja go posiadam w swojej łazience, stoi tam sobie na półeczce, że on ma rzeczywiście taką kremową, ale dosyć taką lepką formułę, bezbarwną, nie do końca przyjemnie pachnie, ale szybko się wchłania, można na niego jeszcze nałożyć krem, natomiast rzeczywiście rano skóra jest tak bardzo intensywnie rozświetlona, rozjaśniona. I myślę, że to będzie dobry preparat właśnie dla osób, które posiadają, które mają problemy z przebarwieniami, a lubią sięgać po takie kosmetyki selektywne. I drugi preparat z tej samej serii jest to tonik, który ma bardzo podobny skład. Znajdziemy tam podobne substancje aktywne, a wśród nich m.in. kwas glikolowy, kwas mlekowy, wyciąg z oczaru, mamy również kwas fitowy, ekstrakt z limonki, z lukrecji i to będzie taki tonik, który również dobrze sprawdzi się w przypadku skór mieszanych,
skór tłustych, osób, które borykają się z rozszerzonymi porami, ale też dla osób, które mają problem m.in. z przebarwieniami. Także te dwa preparaty z serii Transform naprawdę są godne uwagi. No i teraz, moi drodzy, coś tak naprawdę najdroższego, powiedziałabym nawet bardzo drogiego, jest to marka Murad. Wiem, że są tutaj na moim kanale osoby, które bardzo często dopytują mnie, co myślę na temat tej marki, no bo nie da się ukryć, że kosmetyki są naprawdę bardzo, bardzo drogie, ale są też bardzo ciekawe. Marka Murad sięga po fajne rozwiązania, stosuje fajne ekstrakty, fajne substancje aktywne i powiem Wam, że wśród tych wszystkich dostępnych preparatów w ofercie marki Murad też znalazłam takie, które posiadają w składzie kwasy, razem w połączeniu z innymi substancjami aktywnymi. I teraz tak, pierwszy preparat, o którym chciałam Wam powiedzieć, jest to serum z kwasem glikolowym z dodatkiem witaminy C, trehalozą, betainą, glutationem, wyciągiem z chlorelli. W składzie jest tam jeszcze wiele innych fajnych substancji aktywnych. I w związku z tym, że mamy tutaj połączenie kwasu glikolowego z witaminą C, a jest to naprawdę świetne połączenie, to będzie taki preparat, który sprawdzi się w przypadku osób ze skórą mieszaną, normalną, tłustą, z przebarwieniami, ale też dla osób, które borykają się z taką szarością skóry, że ta skóra nie wygląda dobrze, jest taka zmęczona. To serum naprawdę będzie fajnie działało, bo właśnie połączenie tych wszystkich substancji aktywnych sprawi, że ta skóra będzie odświeżona. Ja co prawda, jeśli chodzi o markę Murad, testowałam różne tam próbeczki, nie miałam styczności z takimi pełnowymiarowymi kosmetykami, ale wiem z różnych źródeł od innych osób, że rzeczywiście te kosmetyki fantastycznie działają. Drugi preparat to są chusteczki złuszczające, które również zawierają w składzie kwas glikolowy, uwaga, 10% plus dodatek witaminy C, lecytynem czy właśnie ekstrakt z lukrecji. I to będą chusteczki, które będą fantastycznie działały właśnie złuszczająco, na przebarwienia, odświeżająco. Co prawda, mamy tutaj chusteczki, więc można powiedzieć, że jest to produkt jednorazowy, ale taką chusteczkę zawsze możecie wykorzystać nawet dwa razy, to też weźcie pod uwagę. Co prawda nie wiem, jak z ich nasączeniem, czy są one rzeczywiście bardzo takie mokre, że nadają się do wykorzystania na przykład właśnie dwa razy, ale myślę, że zawsze jest to też jakaś taka fajna alternatywa. 10% kwas glikolowy, duże stężenie, plus do tego jeszcze właśnie witamina C. I jeszcze jeden kosmetyk marki Murad i będzie to kuracja. W tej kuracji znajdziemy m.in. kwas glikolowy, jabłkowy, mlekowy, olej żożoba, kwas salicylowy, kwas traneksamowy, hialuronian sodu, olej moringa, bisabolol, trehalozę. I zwróćcie uwagę na to, że mamy tutaj naprawdę dużą ilość kwasów. Mamy tutaj kwasy o różnym działaniu, ale będą to kwasy, które sprawdzą się w przypadku skór z przebarwieniami, skór mieszanych, skór tłustych, problematycznych i to też będzie taki preparat, który fajnie będzie złuszczał, odświeżał, rozjaśniał, rozświetlał naszą skórę. Przypominam, oczywiście marka Murad jest marką drogą, wiem, że nie każdego z Was będzie na nią stać, ale są tutaj takie osoby, które lubią mimo wszystko inwestować w droższe kosmetyki, a w przypadku tych preparatów są one naprawdę godne zaufania. Na zakończenie dzisiejszego filmu chciałabym Wam powiedzieć też pewną ciekawostkę, którą ostatnio odkryłam. Jakiś czas temu pokazywałam na swoim Instagramie zużyte opakowania po perfumach. I jedna z moich obserwatorek napisała do mnie, mówi: słuchaj, nie wyrzucaj tych opakowań, bo podobno Sephora takie opakowania zbiera, przekazuje je później do recyklingu, fajnie wykorzystuje, można dostać jakieś bonusy. No i tak mówię, pierwsze słyszę w ogóle o takiej sytuacji. I słuchajcie, któregoś dnia, kiedy przechodziłam właśnie obok jednej takiej perfumerii Sephora, zauważyłam dosyć duży kontener i mówię, co to takiego jest? Zatrzymałam się na chwilę i okazuje się, że rzeczywiście Sephora wyszła z bardzo fajną inicjatywą, a mianowicie taką, byście nie wyrzucali opakowań po kosmetykach, przenosili je właśnie i wrzucali do takiego kontenera, a one później zostaną wykorzystane, przekazane do recyklingu i nie tylko. Moim zdaniem jest to
naprawdę świetny początek do tego, aby też inne, czy to drogerie, czy perfumerie, zainicjowały coś takiego, że zamiast wyrzucać te opakowania po kosmetykach, my możemy je zwrócić, możemy je oddać, dostaniemy za to jakiś bonus, jakieś gratisy. Co prawda nie powiem Wam, jeśli chodzi o te gratisy i bonusy, jak to tam wszystko wygląda. Chciałam Wam po prostu zwrócić na to uwagę, że jest taka możliwość. Nie wiem też, czy we wszystkich Sephorach już pojawiły się takie kontenery, ale przy okazji, kiedy będziecie gdzieś na jakichś zakupach, zwróćcie na to uwagę, bo myślę, że jest to świetne rozwiązanie i fajnie by było, gdyby więcej sklepów kosmetycznych takie właśnie rozwiązanie wprowadziło. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, coś Was zainteresowało. Linki jak zawsze macie w opisie, tam macie wszystkie informacje. A ja żegnam się już z Wami i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!